Czy wiesz, że Teatr Bagatela obchodzi w tym roku swoje 95-lecie? W październiku obchodzimy jubileusz i z tej okazji chcieliśmy pokazać dwa zupełnie nowe spektakle. Pierwszy to będzie Tato w reżyserii Małgosi Bogajewskiej. Spektakl o problemach, z którymi każdy z nas się zetknął. I ty, i ja. Kiedyś mieliśmy problem ze własnym ojcem. Zajączek nie chciał jeść za tatusia. A tu nagle przychodzi pan milicja. Zajączku, nie chciał jeść za tatusia, i twój tatuś umarł. Tato jest spektaklem zupełnie wyjątkowym, bo łączy w sobie parę gatunków. Jest i śmieszny, i wzruszający, i skłaniający do bardzo głębokich refleksji. Wiem, że nie otrzymam twego listu. Mów o szczęściu, o spotkaniu naszym. Drugi spektakl, który pokażemy w czasie jubileuszowego wieczoru, to spektakl w reżyserii Michała Kotańskiego Mefisto, zrealizowany na podstawie słynnej powieści Klausa Manna Mefisto i na podstawie scenariusza filmowego pod tym samym tytułem. Krótko jest borci złe i wiedźmo jak ona zada. Masz tylet po szarlotko i tej, tu mnie się kopie chłodząc żar. Gramy w tym sezonie ponad 600 spektakli na scenie przy Karmelickiej, ale też na scenie przy ulicy Sarego 7. Także jest w czym wybierać i gorąco zapraszam cię. Przychodź do nas i ciesz się z nami wspaniałymi spektaklami.